Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witamy wszystkich naszych słuchaczy na studium Słowa Bożego w Podkowie Leśnej w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Poprzednia lekcja podkreślała ważność dekalogu i w ogóle prawa w Piśmie Świętym, a dzisiaj mamy zaskakujące stwierdzenie: Chrystus i koniec prawa. Oparte jest to na liście do Rzymian, 10 rozdziale, 4 wierszu i to będzie przedmiotem naszego studium. Witam serdecznie cały zespół, który będzie rozbierał to zagadnienie. Witam serdecznie Ewę, Mariusza i Mieczysława. I bardzo mi miło również, że ja mam na imię Zdzisław, że będę mógł prowadzić razem tutaj z koleżanką i z kolegami tą lekcję. Obecnie pomódlmy się. Proszę Ewę do modlitwy. Nasz drogi Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, kiedy możemy rozważać Twoje słowo. Chcemy prosić o mądrość, o Twojego ducha, o to, byś nam błogosławił, kiedy będziemy rozważać te ważne i czasami może dla niektórych i dla nas trudne sprawy. Daj nam jasne zrozumienie tego wszystkiego. Prosimy Cię o to gorąco w imieniu Jezusa. Amen. Pozwólcie, kochani, że tytułem wprowadzenia podzielę się taką refleksją. Byłem kiedyś w Jerozolimie pod ścianą płaczu i nietypowo jak na ścianę płaczu nagle słyszę taki radosny hałas, uniesienie. Podszedłem bliżej i zobaczyłem korowód dostojnie, pięknie wyglądający, ślicznych, ładnych ludzi cieszących się, a na czele niósł taki starszy mężczyzna coś w pięknym opakowaniu. Później się zorientowałem, że w tym przepięknym futerale, który naszym słuchaczom pokażą tutaj nasi operatorzy, jest tora. Tora. Ona jest zawsze w takiej koszulce przepięknie haftowanej, we srebrnej oprawie i przechowywana jest w szafie, która w synagodze jest nazwana nieraz arką. Ta epoka, w której żył apostoł Paweł, ześrodkowana była wokół prawa. I pisali bardzo wiele. I takim osiowym pojęciem było prawo. A apostoł Paweł wprowadził inne zasady. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że w tych czasach istniało takie przeświadczenie, że są trzy okresy historii Ziemi. Od Adama do Mojżesza to czasy takiego bezprawia, takie niezbyt moralne, chaosu. Później czasy Tory od Mojżesza do Mesjasza, a później było takie przeświadczenie, jak epoka mesjańska nastanie, to jedni mówili, Tora zostanie zmieniona, inni mówili zmodyfikowana, inni mówią napisana inaczej. I Paweł, faryzeusz, rabin, podejmuje to zagadnienie. I dzisiaj będziemy mieli okazję wejść w ducha tej myśli Pawła i zapraszam was serdecznie do studium. No i co powiecie? Miał Paweł rację, gdy napisał, że końcem prawa jest Chrystus? Miał rację. Wiedział, co mówi. Natomiast wydaje mi się, że chyba będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, co się za tymi słowami kryje, bo nie chodzi tylko o uruchomienie wyobraźni i krótkie stwierdzenie, koniec z prawem, bo tego Paweł nie powiedział. Powiedział, że końcem prawa jest Chrystus. I to jest zagadnienie jakby kluczowe dla nas dzisiaj. Chyba dobrze będzie, jeżeli wnioski, jak to powinno być w rozmowach, zostawimy na koniec. Przyjdzie taka chwila. Pięknie. A ty, Mieczysław, jak widzisz tę kwestię? No, ja widzę tę kwestię z jednej strony kontrowersyjnie. To znaczy, że prawo w jakimś sensie albo znaczenie prawa dla wielu ludzi w tamtym czasie kończy się
dla ludzi w tamtym czasie, ale też i dla ludzi w tym czasie, bo niektórzy uważają, że rzeczywiście to prawo nie ma znaczenia. To jedna rzecz, a druga rzecz, mam na myśli Chrystusa, który nadał większego znaczenia prawu. Czy jedno jest prawdą, czy drugie, to oczywiście będziemy w tej dyskutować. Tak. Bezsprzecznie jesteśmy w epoce mesjańskiej i takie węzłowe pojęcia osiowe to jest prawo, ale Paweł powiedział, że jest jeszcze coś ważniejszego. Łaska, wiara, usprawiedliwienie z wiary. Przybyło po prostu takich pojęć kluczowych, a żydostwo z wielką uwagą śledziło Torę, 613 przepisów Tory, 39 dotyczących sabatu, rozbudowę tego, a apostoł Paweł tak pięknie prowadzi tę myśl teologiczną jeszcze w inne strony. No i zapraszam serdecznie do studium. Pierwsza część o rozmnożeniu grzechu. Sądzę, że lepiej by było, gdybyśmy te fragmenty przeczytali. Żeby one były podstawą naszych tutaj dyskusji. Kto ma życzenie? Zapraszam z Rzymian 5, 12-21. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się łaska dla wielu, łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No i chwała Bogu za to, że Paweł pisał w tak głęboki sposób. Czy bylibyście uprzejmi przedstawić, jakie główne tezy zostały w tym fragmencie przedstawione? Jeżeli mogę. Czytamy tutaj właściwie o tym, o czym apostoł Paweł w liście do Rzymian wypowiadał się już wcześniej. Paweł w zasadzie mówi o tym, w jaki sposób my jako ludzie możemy być sprawiedliwi, czy usprawiedliwieni przed Panem Bogiem. I to jest właśnie ten taki wiodący temat dzisiejszego naszego rozważania. W jaki sposób człowiek może stać się sprawiedliwy? I pokazuje tutaj właśnie tego jednego, chociaż jest dwóch w zasadzie. Jest Adam, ten, który był na samym początku, nasz praojciec, i ten jeden, Jezus. To, co się stało przez Adama, a więc no, wszelakie kłopoty, w jakie wpadliśmy, tutaj mowa jest o tym grzechu, który rzeczywiście pociąga za sobą straszne konsekwencje, ale w końcu czytamy o tym jednym, który powoduje, że możemy mieć odpuszczone grzechy, że on umiera za nasze grzechy, że możemy być sprawiedliwi. I to jest coś naprawdę niezwykłego, ponieważ zobaczcie, my dzisiaj mówimy o prawie i o łasce, ale tak naprawdę ciągle, wydaje mi się, będzie się pojawiała taka myśl wywyższonego Jezusa Chrystusa. To jest bardzo chrystocentryczny list. Prawo i łaska. Jedno nie wyklucza drugiego. Jedno nie przekreśla drugiego. Czytamy tutaj bardziej o tym, że tak naprawdę nasze problemy ktoś rozwiązał. I tym kimś jest ten jeden,
Jezus Chrystus. Do dzisiaj jest jedynym zresztą i warto o tym pamiętać. Tak, zrodziła mi się taka właśnie refleksja, gdy widziałem tą grupę ludzi wywyższających Torę tak wysoko, to prawo Boże, to pomyślałem sobie, że w psalmie 40, tam bodajże 8-9 tekst, jest zapowiedź tego, który przyjdzie, mówi, oto idę, a prawo jest gdzie? We wnętrzu moim. I w zasadzie lekcja na pewno będzie miała i te elementy, że my dalej wywyższamy, ale Jezusa Chrystusa, który jest uosobieniem prawa i który jest nieskalany i że może dać łaskę. Jak ja Bogu dziękuję za to, że Pan Bóg jest łaskawy. Jakby nie był łaskawy, ja jestem skazany na śmierć. Jest sprawiedliwy i łaskawy, i jest łagodny, jest życzliwy dla swojego stworzenia. Chwała Mu za to. No to, co już Mariusz powiedział, grzech odniósł sukces. Oddzielenie człowieka od Boga to pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest pierwszy spór, jaki zaistniał wtedy właśnie w raju, rodzinny. Prawda? Więc wskazanie nie ja, tylko kto inny. Brak odpowiedzialności za przyjęcie konsekwencji grzechu. Prawda? No i w konsekwencji ostatecznie co się stało? Definitywna śmierć duchowa i fizyczna, prawda? I teraz mamy dwa modele. Model Adama i model Chrystusa. Adam, który narobił tak wiele bałaganu, Chrystus, jak wiemy, przychodzi i sprząta to. Ale nie tylko sprząta, nie tylko posprzątał, ale też, jak było też wspomniane tutaj, dał rozwiązanie odpowiednie, prawda? Tylko pytanie, czy wszyscy to rozwiązanie przyjmą. Można? Proszę bardzo. Tutaj apostoł Paweł w taki szczególny sposób wskazuje na moc Pana Jezusa. To, co już Mieczysław powiedział, tak, że przez Adama przyszła śmierć. Tutaj jest jakby właśnie ten wielki bój ukazuje. Śmierć wkroczyła, grzech wkroczył. I ta moc Jezusa Chrystusa, że przez ten jeden Jego czyn, to Jego doskonałe życie i śmierć, stało się wszystko odwracalne. Zmierzamy w zupełnie innym kierunku, jeżeli to przyjmiemy. Także tam przez jeden czyn stało się tak wiele zła, a tutaj jeden czyn Jezusa Chrystusa odwraca zupełnie wszystko na tej osi. Może jeszcze tutaj nawiążę do takich czasami kontrowersyjnych dla niektórych słów. Werset 20. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Czasami właśnie mamy takie pojęcie, że zakon właśnie jest zły, bo przez niego upadki się pomnożyły. Właśnie tego nie ma na myśli apostoł Paweł. Dalej mówi, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Niektórzy idą w tym kierunku. No tak, to musimy więcej grzeszyć, to mamy więcej łaski. Ale chyba apostoł Paweł wcześniej jeszcze, nawet w 16 wersecie to tłumaczy, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. I tutaj jest ta moc Jezusa Chrystusa ukazana, że chociaż te upadki, ten stan, w jakim my ludzie jesteśmy, to właśnie mocą Jezusa Chrystusa zostaje wszystko usprawiedliwione. Grzech narobił tyle złego, ale Jezus odwraca to wszystko. Mi się wydaje, może ja jeszcze tak nawiążę do pierwszego wersetu z tego rozdziału 5. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I chyba tutaj apostoł Paweł właśnie jakby wprowadza do tego zagadnienia, mówiąc, w jaki sposób można żyć. Można żyć ze świadomością tego, że jest się człowiekiem słabym, grzesznym, że Jezus jest tym, który w tym wszystkim, tak jak tutaj Mieczysław powiedział, w tym bałaganie, jaki mamy, można właśnie żyć w pokoju przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sądzicie, że podejście ludzi się zmieniło z upływem czasu w tej kwestii? Czy ja mam takie słuszne wyczucie, że wydaje mi się, że niegdyś ludzie sądzili, że jeżeli będę przestrzegał prawa Bożego, to będę pojednany z Bogiem.
A Paweł mówi, będąc dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, dostępujemy tego pokoju, łaski, pojednania. Chociażby jak się ludzie starali, to szatan pokazał, że grzech ma swoją moc i pokusy szarpią naturę ludzką, zniewalają, ogarniają. Ale Paweł mówi, ale łaska Pana Jezusa Chrystusa była jeszcze obfitsza, chociaż się grzech rozmnażał. Jesteśmy pojednani z Bogiem, co jest niezwykle ważne, na podstawie łaski Bożej. Ale ta łaska miłującego Boga jest taka kochana. On powiedział, jak ja będę wywyższony, podciągnę wszystkich do siebie. Przygarnę wszystkich. Wszyscy pójdą w moją stronę. I 5 rozdział z Rzymian niezwykle mi się podoba. Paweł wiele wątków tutaj porusza. On ma taki właśnie specyficzne podejście i umysł, że wiele wątków porusza, ale prowadzi do takiego finału, gdzie Chrystus wywyższony, Jego łaska zbawcza. Jest coś to naprawdę cudownego. Jeżeli mogę, proszę. Mi się wydaje, że tutaj Paweł mówi o tym tak wiele, chyba nie dlatego, że ma taki analityczny umysł, tylko wydaje mi się, że na temat zależności między prawem a łaską usłyszał tyle dziwnych opinii, że do tych wszystkich jakby takich sytuacji odnosi się i tłumaczy czasami rzeczy, byśmy powiedzieli, aż dziwne. No chociażby to, co było powiedziane, prawda, że grzeszmy więcej, to więcej łaski dostaniemy. No przecież to nie jest taki wywód teoretyczny. Widocznie niektórzy ludzie tak myśleli. Absurd byśmy powiedzieli, ale dla niektórych to było bardzo logiczne i właściwe. Dlatego pozwólmy Bogu okazać łaskę, co nie? No ale ja tylko zmierzam do tego, że ten list jest bardzo długi i to tłumaczenie spogląda właśnie na usprawiedliwienie, na czynienie człowieka sprawiedliwym z tak różnych stron, żeby już człowiek naprawdę wiedział wszystko, a żeby te manowce już nie pociągały, żeby nie wydawały się jakieś sensowne. A więc będziemy jeszcze poruszali właściwie ciągle to samo, ale z różnych jeszcze stron spojrzymy na to tłumaczenie Pawła, żebyśmy w końcu wiedzieli, że tym, który daje nam sprawiedliwość, daje nam życie wieczne, jest Jezus i tylko Jezus. Ciekawy jestem, jak się to ma to, co mówimy, do przewodniej myśli lekcji, że końcem prawa jest Chrystus, prawda? Proszę bardzo. Ludzie mają wybór, bo na podstawie 19 wiersza, który czytaliśmy, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Żeby stać się grzesznikiem, trzeba wejść z kimś w konwenanse jakieś, albo kogoś słuchać. W rezultacie tego dokonać wyboru jakiegoś, prawda? Jeśli ktoś chce być grzesznikiem albo grzeszyć, no to musi komuś dać pierwszeństwo. Jeśli natomiast chce dostąpić usprawiedliwienia, no to musi wybrać Chrystusa. Są tylko dwie drogi, nie ma innej. I Paweł taką opcję kładzie. Przy tłumaczeniu, przy wyjaśnianiu pewnych rzeczy mówi, że jest jedno i drugie. I ludzie mają dokonać wyboru. Czy byśmy tak spróbowali ustawić jakąś perspektywę tego fragmentu wobec tego hasła końcem prawa jest Chrystus? Bo mnie się na razie to kojarzy w ten sposób, że punkt ciężkości został przesunięty w chrześcijaństwie z dokonań człowieka na dokonania Boga. Z dokonań związanych z przestrzeganiem prawa na dokonania Jezusa Chrystusa, który doskonale to prawo wypełnił i posiadł boskie prawo dysponowania łaską, bo On zapłacił za nasze grzechy. Także to jest też bardzo ważne, wydaje mi się, co nie przekreśla wartości prawa, ale mówi o tym, że łaska Boża, że Bóg jest sprawiedliwy przez to, że my, marne mróweczki, nigdy byśmy nie byli zbawieni przez własne wysiłki, tylko On zorganizował taki plan, że możesz wybrać Boga, uwierzyć Mu, On cię przygarnia, przebacza ci wszystko. No i z pewnością, jak Magdalenie by powiedział tak cichutko,
idź i więcej nie grzesz, prawda? Ale popatrzmy jeszcze na drugi fragment, który jest w Piśmie Świętym w 6 rozdziale od 15 do 23, gdzie też są następne wypowiedzi Pawła związane z prawem. Bardzo proszę, przeczytajmy. Czy ja mógłbym Ciebie, Mieczysław, prosić? Ja przeczytam. List do Rzymian, 6 rozdział od 15 wiersza. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. No, następna perełka Pisma Świętego. Jest podjęty jeszcze raz i rozwinięty temat, który już zasygnalizowany był wcześniej, prawda? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Prawda? Tak pobrzmiewa. Grzeszmy, żeby Pan Bóg mógł swoją łaskawość okazać. I apostoł Paweł z tym opacznym rozumowaniem tutaj polemizuje. Ale jakiej argumentacji używa? No właśnie, to jest ciekawe, że apostoł Paweł mówi o tym, że komuś w życiu trzeba służyć. No, prawo. Czy można służyć prawu? No, można spróbować. Na dodatek powiem, no prawo samo w sobie nie jest złe. No, w liście do Rzymian czytamy, jest święte, sprawiedliwe i dobre. Tylko, że prawo Boże coś zrobi, a czegoś nie zrobi. To znaczy może mnie uświadomić i z tą świadomością, niestety, świadomością tego, że jestem stracony, mnie zostawia. I cóż mi z takiego Pana? Natomiast jeżeli Panem jest Jezus, to się wszystko inaczej obraca, prawda? Bo nie tylko jestem świadom swoich grzechów, ale On daje mi moc wyjścia z tego. On mnie usprawiedliwia. No, nie chcę już powtarzać myśli wcześniejszych, ale daje mi wolność od grzechu, daje mi zbawienie, daje mi przebaczenie moich win. I to jest właśnie ta ogromna różnica, że kiedy mówimy o prawie, ono ma swoją rolę, ale czegoś nie może uczynić, nie może mnie zbawić, nie może mnie uratować, nie może przebaczyć mi grzechu. I dlatego jakiego mam Pana, w taką stronę idę. Jeżeli moim Panem jest Jezus, On rozwiązuje wszystkie moje problemy. Dlatego kiedy Paweł mówi w liście do Rzymian o problemie legalizmu, a więc takiego zbawienia z uczynków, no to nie prowadzi nas, znaczy to prowadzi nas do niczego, o, tak powiem. Mhm. Chrystus daje prawdziwe rozwiązania i to jest ten urywek. To jest to wyjaśnienie, dlaczego nie jesteśmy pod zakonem, nie jesteśmy pod legalizmem, bo to jest Pan, który nam siły nie da. Jesteśmy pod łaską, bo jesteśmy rzeczywiście w objęciach Boga, który rozwiązuje wszelkie problemy. To jest jeden ze sposobów spojrzenia na ten fragment, ale tak dokładnie, czy ten tekst nie mówi też o tym, że no właśnie to hasło gdzieś chyba w piosence nawet się raz przewija. Musisz komuś służyć. Gdzieś taki fragment z jakiejś popularnej piosence jest. No i możesz przyjąć taką służbę, którą na koniec do CV nie będziesz chciał specjalnie sobie wpisać, bo się tego wstydzisz. Jakbyś tam podanie do Pana Boga napisał. Ja, Jan Kowalski, wpisał takie kwestie, które no, wstyd ciężki. I każdy z nas ma, zarówno ze słuchaczy,
jak i my tutaj, my jesteśmy tak samo grzeszni. Jesteśmy grzesznymi ludźmi, przekreślonymi. No ale właśnie możemy służyć też komu innemu. Ale mimo, że grzech został zdetronizowany, bo go Chrystus zdetronizował, jeśli Chrystusa przyjęliśmy, On stał się naszym Panem. On zajął miejsce, prawda? Ale pytanie powstaje takie. Skoro jest prawo i grzech jest, bo jeśli jest grzech, to musi być i prawo. I prawo jest. I mówimy, i Paweł pisze, że prawo jest i obowiązuje nas, prawda? Ale pytanie jest takie, czy grzech jest nadal w naszym sercu, czy nie? No uważam, że grzech jest nadal w moim sercu poprzez naturę, jaką posiadam. Poprzez skłonności, jakie posiadam, jakie posiada każdy człowiek. Z tym, że te skłonności i ten grzech nie panuje nade mną. Bo jeśli oddałem się Chrystusowi, to On jest Panem mego życia i śmierci, prawda? Grzech może się odzywać. Prawo może się odzywać, prawda, w moim sercu, że coś nie tak zrobiłem. Ale jest Pan, który nad tym wszystkim czuwa. Przez łączność, prawda, z Chrystusem, przez chodzenie z tym Chrystusem, no mogę być wolny od pewnych rzeczy. Chociaż grzech nadal odzywa się i nadal kusi, i poprzez ciało nadal atakuje, poprzez pożądliwość i inne rzeczy. Prawda? I tu jest wniosek taki, że chociaż końcem zakonu jest Chrystus i też jeszcze będziemy o tym mówić, to jednak widać, że prawo nadal obowiązuje. I to, że Chrystus jest końcem zakonu, to prawa nie znosi. Bo życie nasze wyraźnie, ewidentnie pokazuje, nawet po nawróceniu, że grzech odzywa się w nas. Ale jest Pan, który zajął miejsce, pozwoliliśmy na to w naszym sercu i on nie pozwala, żeby grzech panował nade mną. Pozwólcie, takie dwa obrazy mi się kojarzą. Mam takie dwa wspomnienia. Zresztą, jeżeli coś sobie utrwalimy w postaci obrazów, takich wyobrażeń, to one mocno tkwią w naszej pamięci. I widziałem taki obraz, jak był piękny fotel i na nim siedziało ego, a Pan Jezus u podnóżka. A może być tak, że Pan Jezus siedzi na tronie, a ego podnóżka. I to jest nasza wola, czy my powiemy tak. Kocham Jezusa Chrystusa. Ja bym Go nie kochał. Tak z nakazu. Ale przeczytałem w Piśmie Świętym, że jest wspaniały. Że mnie stworzył, fajnie mnie stworzył, funkcjonalnie, i całe stworzenie jest przepiękne, a gdy traciłem życie, to przyszedł i mnie zbawił. I zrobił to tak delikatnie, tak subtelnie, nikomu tak grzechów nie wytykał. Tylko tak zauważcie, że tym, którzy Marię przyprowadzili, to on mógł wykrzyczeć grzechów. Wy, ty masz takie, ty masz takie. On coś sobie tam pisał. Ile na tym piasku tam tych grzechów napisze? Tak pomyślałem sobie, że tam jakieś hasła tylko były, ale jednak znaczące. I poszli sobie, począwszy od nas naszych. Jezus jest godzien tego, żeby królował w moim życiu. Raz rozmawiałem z takim człowiekiem z Hajnówki i przyszedł on upity do domu. Upity. A żona, życzliwie się do niego odnosząc, pokazała mu znaki czasu. I na tych znakach czasu był pokazany człowiek, który jest łańcuchem przypięty do butelki po alkoholu i ona go prowadzi. I powiedziała mu, to ty jesteś, to ty jesteś. Niewolnik alkoholu. Mówi, ten obraz tak przemówił do niego, że powiedział, Panie Jezu, ratuj mnie. No i ten człowiek nie pije od tego czasu, jest wzorowym chrześcijaninem. Komu służysz, tego jesteś niewolnikiem. Wybierz sobie Pana wspaniałego, a będzie to piękne obcowanie z nim. Można? Proszę bardzo. Właśnie z nami to jest taki problem, że z naszą naturą tutaj, że to my chcemy panować nad swoim życiem. To my chcemy do czegoś dojść, to my chcemy coś osiągnąć. I właśnie jeżeli odnosimy tutaj do tych spraw duchowych, no to jak? Ja nie będę zachowywać, przecież jestem w stanie zachować. Tak, są przepisy, jestem w stanie je zachować.
I właśnie apostoł Paweł mówi tutaj, jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć, jeżeli polegam na sobie. I właśnie ten fragment, który zacytowałam, pierwszy werset z 5 rozdziału, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł daje inne rozwiązanie. Jeżeli będziesz polegać na sobie, na swoich umiejętnościach, na swojej sile w zachowywaniu przykazań, bo jak już doszliśmy tutaj do wniosku, to co apostoł Paweł powiedział, że przykazanie jest dobre, święte i tak dalej, no to taki będzie koniec, że będziemy się tego wstydzić. Ale apostoł Paweł pokazuje drogę, że zachowując to przykazanie, będziemy mieć pokój. Nie będziemy zdani na swoje siły, na swoje wysiłki, gdzie po kolejnych upadkach będzie nam wstyd, będzie nam ciężko, będzie niepokój. Ale mówi, jest inna droga, że właśnie będziesz mieć pokój, jeżeli wybierzesz Chrystusa za swojego Pana w tym życiu. Wtedy zachowywanie przykazań wygląda zupełnie inaczej. Pozwólcie, że przejdziemy do następnego fragmentu z 7 rozdziału i tylko zrelacjonuję go, bo on jest powszechnie znany. Apostoł Paweł mówi, że ma jedno prawo we wnętrzu, a drugie w swoich członkach. I mówi tak, umysł chce co innego, a nieraz ten język, te ręce zaciśnięte z gniewu chcą czegoś innego. I w końcu mówi, mam takie rozdarcie wewnętrzne, że krzyczy, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Powiedzcie mi, w jakim znaczeniu tam występuje słowo prawo? Czy to jest, tam jest tylko jedno określenie? To jest, tam są użyte no, ciekawe takie określenia. Spróbujmy powiedzieć, bo my mówimy ciągle o prawie. W tym fragmencie ile znaczeń ma prawo? Co najmniej? Prawo przykazań. W umyśle, Boże prawo i później prawo takie diabelskie, które jest w opozycji do prawa Bożego i tam są takie przykazania. Kradnij, cudzołóż, zabijaj, obmawiaj, pożądaj, nie czcij rodziców i tak po kolei. To takie jest prawo diabła. To jest antyteza Bożych praw. I ono jest tu w tym języczku, w tych łapkach, w nóżkach, które do złego bierzą. Do rozlewu krwi, prawda? Ale powiedzcie jeszcze jedno, bo tu jest też taka myśl przedstawiona. Apostoł Paweł charakteryzuje swój stan takiego rozerwania, gdy był grzesznikiem, czy jak był już nawróconym? Jeżeli mogę, krótko. Powiem najkrócej jak można. Nie wiem, czy Paweł się w ogóle zajmuje tematem tego, czy to jest Paweł przed, czy po nawróceniu. Śmiem twierdzić, że w ogóle o tym nie mówi. Tylko mówi o tym, co znaczy w ogóle człowiek i prawo. Gdybyśmy zostawili człowieka i prawo, to tyle właśnie jest w życiu. Szarpie się z dobrymi chęciami, nawet z którymi sobie po prostu nie radzę. Bo te dylematy ma każdy człowiek. Każdy, prawda? Człowiek. Dlatego tutaj w końcu on woła wręcz rozpaczliwie. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? No a rozwiązaniem znowu co jest? No dzięki Chrystusowi kończy się ten rozdział. I to jest właśnie znowu ta sama myśl, o której mówiliśmy wcześniej. Zależność między prawem a łaską. Człowiek tylko świadomy, bo posiadający prawo, nie ma żadnej mocy. Nawet dobre chęci nie doprowadzą go do niczego dobrego. Bardzo świętobliwi przychodzili do Lutra i mówili, takie myśli mnie nachodzą, że nawet nie chcę o nich mówić. A Luter wtedy ich pokrzepiał, mówi, wiesz, to tak jak z wronami jest, krążą nad głową, a nie daj, żeby się gniazdko uwiły na twojej głowie. Więc wszyscy mają tego typu rozterki. Ale zbliżaniem się do Chrystusa jest właśnie odtrącanie tych grzesznych myśli. Wspaniały fragment. I znowu powiedzmy sobie, siła nie jest w prawie i w naturze ludzkiej. Siła jest w kim? W Bogu i w prowadzeniu przez następcę Jezusa Chrystusa, kim jest Duch Święty. Ale popatrzcie, że Paweł nie mówi tutaj, że ciało jest złe.
bo gdyby mówił, że ciało jest złe, jak niektórzy mówią, chrześcijanie, nawiązując do filozofii platońskiej, że ciało jest złe, więc dusza jest w więzieniu, prawda, i musi wyjść z tego ciała. A upodlajmy to ciało, tak poniżmy, osłabmy je. A Paweł mówi, że przyczyną tego, że ciało jest takie, a nie inne, jest grzech. I mówi, że grzech potrafi nawet z zakonu, który jest dobry. 13 wiersz o tym mówi, 7 rozdziału, prawda? Grzech z dobrego zakonu może zrobić coś, co jest złe. Gdy zakon mówi o miłości, to można z tą miłością co zrobić? No miłować tak, że popadniemy w pożądliwość. Prawda? I wiele innych rzeczy można źle wyegzekwować, jeśli chodzi o miłość. A więc tutaj widać, że Paweł mówi, że ciało rzeczywiście jest słabe i poddane jest grzechowi i tak dalej. I ciało jest warsztatem, można powiedzieć, dla grzechu. A tym, który umie pracować w tym warsztacie, to jest szatan. On umie pracować w tym warsztacie, prawda? I zrobić wszystko, żeby nasze ciało wpadało w pożądliwość i wiele innych rzeczy. Ale to, co Mariusz powiedział. Paweł też jest realistą i mówi, Chrystus jest zwycięzcą, ale mówi, walka się jeszcze nie skończyła. Ona trwa cały czas. I może być tak, że tej walce będziemy ulegać, ale Chrystus jest zwycięzcą i On jest końcem zakonu. On jest tym, którego możemy się uchwycić i przejść dalej. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do 9 rozdziału i tam jest fragment zdumiewający. Paweł porównuje sytuację pogan i Żydów w kwestii prawa. I co tutaj powiedział? Może przeczytajmy, bo to jest bardzo krótki fragment, 9 rozdział od 30 tekstu do 10:4. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy i jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość do Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Cudne teksty, prawda? Pogan miano za nic. Apostoł Paweł co tutaj przedstawia? Poganie przez to, że byli poganami, wcale nie byli bardzo blisko Pana Boga. Nie, nie. Ale jeżeli już mówimy o tych, którzy przyszli do Chrystusa, oni rzeczywiście nie mieli tego balastu, który mieli ci pochodzenia żydowskiego. A więc wpojone, a co było tym balastem? No właśnie takie wpojone przekonanie, że za uczynki, za coś, co zrobię, właśnie otrzymam. To, o czym mówi apostoł Paweł, to jest to własne usprawiedliwienie, które sobie ustanowili. A więc własna droga do Boga na własnych zasadach, to jest droga donikąd. Tak. I w tym kontekście właśnie padają te kluczowe słowa dzisiejszego rozważania. Końcem zakonu jest Chrystus. A więc jeżeli ja już tak się temu zakonowi przyjrzę i chcę znaleźć rozwiązanie dla swojego życia, to do Chrystusa. Bo na końcu jest On. Tak. Jako ten, który leczy. I to jest właśnie ta cudowna myśl. Natomiast niektórzy patrzyli na zakon i tu się zatrzymywali. No i zostawali ze swoimi problemami. Mówi, mają gorliwość wielką. Właśnie to jest tragedia, że nie mówimy o ludziach niereligijnych. Mówimy często o ludziach bardzo religijnych, niestety pozbawionych mocy, bo nie dochodzą do lekarza Jezusa Chrystusa. Bardzo pobożnych, ale skupiają uwagę na dekalogu i na swoich osiągnięciach uczynkowych. I gdyby nawet je mieli, bo i Adam z Ewą też mieli, to jeden grzech ich przed Bogiem przekreśla. Ale nie jestem takim optymistą, żeby mówić o jednym grzechu w moim życiu. Nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Jakby mi to spisywali na plecach, to bym zawsze stał tyłem do ściany. Bo nie chciałem tego pokazać. I Jezus Chrystus przychodzi do człowieka wtedy, gdy on czuje się chory.
a zakon tylko definiuje grzech. Prawda? I te wszystkie 613 przepisów, 39 o sobocie i w każde przykazanie definiuje grzech. I mówi, jesteś nieuleczalnie chory. I koniec. Ale popatrzcie, że w tym urywku... Ale muszę dokończyć. Proszę bardzo. Ale Pan Jezus wtedy mówi, jest nadzieja. Tak. Proszę. Właśnie w tym urywku jest coś bardzo istotnego dla nas wszystkich, jak i dla Żydów wtedy. Dla wszystkich chrześcijan, że ludzie mają swój udział w planie Boga. Dlaczego? Ich zbawienie nie polega na jakimś odgórnym, dawnym zarządzeniu, że jednych Bóg przeznaczył do życia, a drugich na potępienie. Ludzie mają wybór. Jeszcze raz to, nie? Podkreślamy. Żydzi też mieli wybór. Oni miłowali prawo. Źle, że miłowali prawo? Nie. Paweł też miłował prawo. Dzisiaj wielu chrześcijan też miłuje prawo. W całości, jakie jest w Piśmie Świętym. Ale problemem dla Żydów co było? Że uczynili z prawa drabinę do nieba. To był problem. I my tu mówimy o tym, że Chrystus, że Paweł wyraźnie ogłosił, prawda? Że końcem zakonu jest Chrystus, to znaczy co? Spełnieniem, wykonaniem tego zakonu. No bo jak wykonasz zakon? Jak spełnisz zakon? Jak przejdziesz przez ten zakon, nie ponieść konsekwencji? Tylko przez Jezusa Chrystusa można to zrobić, prawda? Zakon został wywyższony przez Jezusa Chrystusa, bo powiedział wyraźnie, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z tego prawa, aż wszystko to się stanie. Także widzimy tutaj, że to osiągnięcie prawa, czy dojrzałość prawa polega na tym, że Chrystus jest końcem tego prawa. Gdy patrzymy na prawo przez Chrystusa, to prawo to staje się pełne. Uwydatnia wtedy całe nasze życie. I zresztą inny jest mój stosunek do prawa, gdy wiem, że ono jest odbiciem charakteru Pana Boga. Jak jestem dzieckiem Bożym, to powinienem być troszeczkę chociaż do Pana Boga podobny i proszę, Boże, zmieniaj mnie, abym Ci wstydu nie przynosił. Ale to jest jedna sprawa, a zbawienie to jest przez krew Chrystusa. Sąd się do Galacjan w 3 rozdziale, w 19-24 wierszu, prawo zostało nazwane jakim takim dziwnym określeniem i co ono oznacza? Zostało nazwane takim przewodnikiem, pedagogiem do Chrystusa, żeby prowadziło do Chrystusa. Zresztą te myśli, które już były poruszone, pokazuje, uczy, ale tak naprawdę niczego nie załatwia. Załatwić problem grzechu może jedynie Jezus Chrystus. Więc tekst z Rzymian 10:4 jest jak najbardziej słuszny. Kresem zakonu życia pobożnego człowieka jest Chrystus. Kończy się. Zakon mówi, grzeszny jesteś, grzeszny, tu zrobiłeś źle, tam zrobiłeś źle. Ale Jezus nawołuje, mówi, jest ratunek. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. Kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę tego precz. Krew Jezusa Chrystusa obmywa nas od wszelkiego grzechu. Jest to najpiękniejsze przesłanie. Więc chrześcijaństwo zyskało oprócz pięknego słowa prawo, jeszcze łaska, usprawiedliwienie, sprawiedliwość Boga okazana w usprawiedliwieniu. I stąd możemy czytać z radością ten tekst, ciesząc się, że nie na prawach, nie na przepisach, nie na suchych faktach się skupiamy, ale skupiamy się na Jezusie Chrystusie, który doskonale postępował, zachował prawo i nas obdarza darem zbawienia. Czy macie jeszcze jakieś uwagi, którymi chcielibyście się na koniec podzielić? Już nieco przedłużyliśmy. Zatem dziękuję Wam serdecznie za uczestnictwo w studium Słowa Bożego. I myślę, że wyrazimy wspólnie taką radość, że Pan Bóg tak głęboko natchnął Pawła i tak pięknie wywyższył i prawo, i łaskę w liście do Rzymian, do Galacjan. Czy mógłbym prosić Ciebie mieczysławną modlitwę? Wszechmogący, dobry Ojcze, Boże nasz, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Tobie za Pana Jezusa.
za to, że Pan Jezus utorował nam drogę poznania i właściwego zrozumienia rzeczy, które dotyczą naszego zbawienia, ale też przez Pana Jezusa i dzięki Niemu, i w zasadzie On czyni to dla nas, możemy spełnić prawo. Chwała Ci Boże za to, że mamy to prawo, że ono definiuje nam grzech i nasze postawy. Ale nade wszystko bardzo dziękujemy jeszcze raz za Zbawcę naszego, który jest dla nas dzisiaj jedyną nadzieją, bez której żyć nie możemy i nie możemy być zbawieni. Błogosław nas w kroczeniu naprzód, jak również tych, którzy studiują gdziekolwiek Pismo Święte, aby te trudne kwestie, które Paweł wyłuszcza, mogły być zrozumiałe. Daj Boże Ducha Twego Świętego, aby to Słowo było właściwe i pojęte. Prosimy o to właśnie w zasługach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Już zakończyliśmy naszą lekcję, ale chciałbym wszystkich naszych słuchaczy zaprosić na następną lekcję, która obejmuje zagadnienie prawa Bożego i prawa Jezusa Chrystusa.